z tobą. Ty z nią będziesz na pewno szczęśliwy. Bo kobiety są lepsze od nas. Ja sądzę, że po tym, co cię spotkało, jesteś tego samego zdania. Wyznaję, że się tego nie spodziewałem. Toż to są liczne anioły. Ty wiesz, że kiedy wczoraj napomknąłem im, że jestem prawnikiem, bo teraz synowie lepszych rodziców muszą mieć jakieś zajęcie, odpowiedziałem im, że tylko istoty liche i marne pracy się wstydzą. Panowie, proszę panie! Zaczynam nabierać otuchy, że moje małżeństwo dojdzie do skutku. Słuchaj. Tak? Wybacz mi moją ciekawość, ale czy ty jesteś pewien, że te panie mają pieniądze? A dlaczegoż miałbym w to wątpić? Dlatego, że zachowują się wobec mnie lepiej niż się spodziewałem. A, jest bardzo prawdopodobne, że mają. Ale jeśli nie, czy zerwiesz z panią Krasławską? W żadnym razie. Nic mi to nie dało. Ale wówczas poinformuję ją o mojej sytuacji finansowej i ona zerwie ze mną. A jeśli nie? No to się w niej zakocham i będę pracował dla obojga na chleb. A, to jest dosyć uczciwe. Ale pomyśl trochę o mnie i o Pławickich. Za miesiąc odbędzie się nasz wieczór zaręczynowy państwa Krasławskich. Wówczas dowiem się czegoś pewnego o ich majątku. Życzę powodzenia. Zaczekaj. Ty masz mnie trochę za szuję, prawda? Otóż oświadczam ci, że jestem nie mniej niż ci się wydaje. Po prostu chcę w życiu trochę szczęścia, a tego nigdy nie miałem. Dlatego gotów byłem się ożenić z twoją dzisiejszą narzeczoną. A nie jest ona majętna. Jak się młodzi bawią. Tereso! Powiedział, wolała ciebie nienawidzieć niż mnie kochać. Bardzo mnie pani w ten czas nienawidziła. Tak bardzo, że całe dnie myślałam o panu. Niby się boicie, a potem zostają z nas tylko uszy. Ja nie mam takiego charakteru. To i lepiej, bo większy egoizm bierze górę nad mniejszym. Albo większa miłość poddaje się mniejszej.